Witajcie, przyjaciele. Podczas naszego krótkiego spotkania chciałbym podzielić się z wami kilkoma refleksjami na temat, który będziemy rozważać przez całą wieczność. Chrystus i Jego sprawiedliwość. Niezwykle ważnym jest, by to zagadnienie dogłębnie zrozumieć, choćby z tego względu, iż zbliżamy się gwałtownie do końca ziemskiej historii. Jezus naprawdę powróci już wkrótce. Wierzę w to całym moim sercem. Pismo Święte zaprasza nas w ramach przygotowywania na Jego rychłe przyjście do uniżenia się, modlitwy, szukania Bożej obecności oraz odwrócenia się od naszych niegodziwych zamysłów. Okazuje się jednak, że niektórzy sceptycy oskarżają Adwentystów Dnia Siódmego, jakoby nauczali lub promowali legalizm, czyli usprawiedliwienie z uczynków. Nic bardziej mylnego. Jako Adwentyści Dnia Siódmego wierzymy w zbawienie przez Chrystusa i tylko dzięki Chrystusowi. W cudownym liście do Efezjan, w rozdziale 2, wersetach od 8 do 10, apostoł Paweł przedstawia, co następuje. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. To właśnie łaska Boża i Jego moc sprawia, że przyjmujemy usprawiedliwiającą szatę sprawiedliwości Chrystusa. A gdy już przyjmiemy Jego usprawiedliwiającą moc, rozpoczyna w nas proces uświęcenia, przemieniając nas na swój wspaniały obraz. Cała przemiana jest efektem wszechogarniającej sprawiedliwości Chrystusa. Gdy już przyjmiemy Go do naszego życia, następuje moment duchowego nawrócenia. Jezus zmienia nas na swoje podobieństwo, abyśmy coraz bardziej stawali się Jemu podobni. Współzależność ta opisana jest w jednym z najpotężniejszych wersetów w Biblii. W 5 rozdziale 2 listu do Koryntian czytamy: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Bóg Ojciec przeznaczył swego doskonałego Syna jako ofiarę za nasze grzechy. I dzięki temu teraz możemy przyjąć doskonałą sprawiedliwość Chrystusa. To jest właśnie doświadczenie nowonarodzenia, o którym mówi Jezus w 3 rozdziale Ewangelii Jana. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jak czytamy w 5 rozdziale 2 listu do Koryntian, nowonarodzenie czyni nas całkowicie nową osobą. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Prowadzeni Duchem Świętym padamy u stóp krzyża i wyznajemy nasze grzechy, a wtedy następuje oczyszczenie nas z grzechów i stworzenie nas na nowo, na obraz Boży. To jest Boża wszechogarniająca sprawiedliwość. Jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, a to wszystko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Gdy przyjmujemy Chrystusa do naszego życia, naśladujemy Go i wierzymy w Jego piękną prawdę, objawioną w koncentrujących się na Nim doktrynach biblijnych. W 3 rozdziale listu do Tytusa apostoł Paweł wskazuje, iż zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. I dalej mówi, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach.
Dobre uczynki są wynikiem uświęcającej mocy Chrystusa. Duch Święty działa w nas, czyniąc nas coraz bardziej podobnymi do Jezusa. W procesie uświęcenia jesteśmy całkowicie uzależnieni od relacji z Nim. Bo sprawiedliwość Chrystusa działa, gdy jesteśmy z Nim połączeni. Natchnione pisma prorocze przedstawiają głębokie spojrzenie na biblijną prawdę sprawiedliwości Syna Bożego. Szczególna pod tym względem jest przecudowna książka Droga do Chrystusa. Sami nie mamy własnej sprawiedliwości, abyśmy mogli wypełnić wymagania Bożego prawa, lecz Chrystus przygotował nam drogę ucieczki. Umarł za nas, a teraz pragnie wziąć na siebie nasze winy i udzielić nam swojej sprawiedliwości. Co więcej, Chrystus zmieni twoje serce. Przez wiarę masz utrzymać łączność z Chrystusem i na stale powierzyć Mu swoją wolę. A jak długo to czynisz, On będzie cię zmieniał tak, aby twoja wola i działanie były zgodne z Jego dobrym upodobaniem. Nie ma w nas nic chwalebnego. Naszą jedyną podstawą nadziei jest sprawiedliwość Chrystusa, zaliczona nam i urzeczywistniona przez Ducha Świętego, działającego w nas i przez nas. Nic dziwnego, że apostoł Paweł woła: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Dlatego niechaj żaden adwentysta Dnia Siódmego nie czuje się lepszy od innych, lub niech nie oskarża innych, że nie są doskonali lub za mało święci. Bo u stóp krzyża wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Odkupiciela, który oblecze nas w swoją sprawiedliwość. Jeśli skupiamy się na Chrystusie i pozwalamy Mu na działanie w nas, jeśli trwamy przy Nim i Jego świętym Słowie, wówczas lepiej zrozumiemy te inspirujące słowa. Tęsknym pragnieniem Chrystusa jest objawić siebie swojemu zborowi. Kiedy charakter Chrystusa będzie doskonały w Jego naśladowcach, wtedy przyjdzie, żeby ich wziąć jako swoją własność. Jedynie wtedy charakter Chrystusa jest doskonale odzwierciedlony w naszym życiu, gdy polegamy całkowicie i jedynie na Nim. Musimy codziennie pozwalać Duchowi Świętemu, by zmieniał nas coraz bardziej na podobieństwo Chrystusa. Jest to dzieło trwające całe życie. Nasze serca są poruszone, byśmy dążyli do charakteru Jezusa oraz uobecniali Jego charakter w naszym życiu, ucząc się posłuszeństwa Jego słowom dzięki Jego mocy. Nasze wysiłki nie powinny być skierowane ku perfekcjonizmowi. Nie mamy żyć według legalistycznej listy kontrolnej, czy też punktować upadki innych i inicjować konflikty w Kościele, oskarżając innych poprzez manifestowanie, że jesteśmy bardziej sprawiedliwi niż oni. Nikt, kto ogłasza swoją świętość, nie jest naprawdę święty. Ci, którzy zapisani są jako święci w księgach niebieskich, nie są tego świadomi i są ostatnimi, którzy chlubią się własną dobrocią. Żaden z proroków lub apostołów nigdy nie wyznawał, że jest święty. Sprawiedliwi nigdy tak nie powiedzą. Im bardziej przypominają Chrystusa, tym bardziej biadają, że nie są do Niego podobni. Jak więc w tym kontekście mamy rozumieć plan zbawienia w ostatecznych dniach historii Ziemi? W ostatecznych dniach, bo wierzę, że Jezus przyjdzie naprawdę szybko. Otóż sama łaska nie wystarczy, ponieważ odrzuca potrzebę działania Ducha Świętego jako konieczność w procesie naszej codziennej przemiany na obraz Chrystusa.
Sam legalizm również nie wystarczy, ponieważ blokuje jedyną drogę do zbawienia, jaką jest całkowite poleganie na Jezusie, który sam jest tą jedyną drogą. Intelektualne, krytyczne podejście również nie zadziała, ponieważ nie uznaje kluczowego cudu, jakim jest proces przemiany i uświęcenia, a tym samym odbiera Bożemu zbawieniu moc do zmiany życia. Natomiast dzięki wszechogarniającej sprawiedliwości Chrystusa, która ma moc usprawiedliwiającą i uświęcającą, dostąpimy zbawienia, dokona się w nas zmiana oraz zostaniemy wyszkoleni na prawdziwych uczniów Jezusa. Jezus czyni to dla nas i w nas. Dzięki Jego łasce otrzymujemy boską moc i Jego charakter, a wtedy stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. W natchnionych książkach proroczych napisano, iż usprawiedliwienie przez wiarę jest fundamentalnym elementem trójanielskiego poselstwa z 14 rozdziału objawienia Jana. Jakiż to ogromny przywilej uświadamiać ludziom potrzebę powrotu ku prawdziwemu wielbieniu Boga, potrzebę przyjęcia Jego wszechogarniającej sprawiedliwości i zbawienia. Kulminacją zbawczej łaski Chrystusa i Jego sprawiedliwości będzie moment powitania Go przy Jego powtórnym przyjściu. Będzie to dowodem dla świata o zbawieniu przez Jego sprawiedliwość oraz zdolności do zmiany naszego życia dzięki uświęcającej mocy. Cóż to będzie za dzień? Pomódlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za wszechogarniającą sprawiedliwość, którą otrzymujemy dzięki życiu, ofierze i służbie Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy za Twoją usprawiedliwiającą moc, którą otrzymujemy dzięki przyjęciu szaty sprawiedliwości Twojego Syna, która przykrywa nasze grzechy i czyni nas doskonałymi w oczach Ojca. A to wszystko dzięki łasce Jezusa i temu, co dla nas uczynił. Dziękujemy za uświęcającą moc, za Ducha Świętego, który w nas działa, zmieniając nas każdego dnia na podobieństwo Jezusa, gdyż całkowicie na Nim polegamy. Panie, wyczekujemy dnia, gdy Jezus powróci i zostaniemy zabrani do nieba. Tak się stanie tylko dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Dziękujemy, że nas wysłuchałeś. Niechaj będzie nam dane żyć w stałej obecności naszego Pana i Zbawiciela, przyjmując do naszego życia Jego sprawiedliwość. W imieniu Chrystusa prosimy. Amen.